Jest wtorek, 23 kwietnia 2024 roku. Jest porannik 24, Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24.net i telewizja Patriot24.net. Witam Was z jednego z najmniejszych lotnisk w Europie, które znajduje się w samym centrum Londynu, London City Airport. To mniej więcej wielkość małego lotniska na północy Norwegii, takiego lokalnego. Całość, jeżeli chodzi o Polskę, przypomina troszkę większe lotnisko Babimost, Zielona Góra, a jednak jest to jedno z najważniejszych lotnisk w Europie, nie w Unii Europejskiej, bo jak wiemy, Wielka Brytania miała dosyć Mondrali z Brukseli, czy z Berlina, czy z Francji. Dokładnie nie wiadomo, ale Wielka Brytania postanowiła wymiksować się z tego szaleństwa i w tym momencie zarządza swoją tożsamością już zupełnie autonomicznie. Jak wygląda to lotnisko w środku? Postaramy się wejść tutaj, żeby troszkę pokazać, o ile nie zostaniemy wyproszeni przez obsługę. To, co jest ciekawe, zobaczcie, przyleciał samolot Polskich Linii Lotniczych LOT. Ten samolot ja zarejestrowałem na pójście lotniska, natomiast to jest lot z Wilna. To nie jest lot z Warszawy, tylko z Litwy. Przylot, przeładunek towarów, bagaży, zmiana pasażerów i powrót do Wilna to bardzo ciekawe, jeśli chodzi o strukturę funkcjonowania Polskich Linii Lotniczych w Europie. Postaramy się troszeczkę ciszej pokazać, jak wygląda ten centralny port lotniczy w Londynie. Zupełnie, tak jak mówię, lokalne warunki. Mapa, połączeń metra, całość skomunikowana. Postaram się dotrzeć zaraz do centrum. Natomiast absolutne szaleństwo, jeśli chodzi o sposób lądowania na tym lotnisku. Ja jestem wielokrotnie tutaj na lotniskach różnych, jeśli chodzi o London. Pierwszy raz lądowałem na tym lotnisku City. Do tej pory wydawało się, że jest to lotnisko bardzo elitarne, jeśli chodzi o lokalne, biznesowe połączenia. Natomiast ten lot to zupełnie powszedni lot, który odbył się normalnym samolotem średniej wielkości. Widzimy, że są tutaj połączenia również z Mediolanem, z Belfastem, z Amsterdamem, z Frankfurtem, Dublin, Guernsey, to jest wyspa tutaj pomiędzy Wielką Brytanią a Francją. Powtarzam jeszcze raz, absolutne szaleństwo, jeśli chodzi o sztukę pilotażu. Zarejestrowałem ten lot, będziecie mogli go zobaczyć niebawem na Patriot24.net i na telewizja Patriot24.net, oczywiście na YouTubie również Patriot24.tv. Przelatujemy na tym filmie, zobaczycie, przelatujemy nad Tamizą, fantastyczne widoki, jeśli chodzi o przyrodę, układ rzeki, transport, ale potem zaczyna się coraz ciekawiej, ponieważ przelatujemy nad, czy w okolicy części biznesowej, obok wieżowców. Potem przelatujemy nad mostem, tym najsłynniejszym londyńskim, jeśli chodzi o bridge. Potem przelatujemy nad iglicą, tą, czyli najwyższym budynkiem w Europie. A potem zaczynamy nadlatywać już bardzo nisko nad wieżowcami, tymi szklanymi, tymi, które są wizytówką tej części City. I powiem szczerze, pierwszy raz od wielu, wielu, wielu lat zastanawiałem się, czy wylądujemy, ponieważ po przeleceniu nad wieżowcami już jest bardzo ostre lądowanie w dół i wydaje się, że na tak krótkim pasie, jaki jest tutaj na lotnisku City, no, samolot może się zmieścić, a może się nie zmieścić, jeśli chodzi w ogóle o kwestie i wagi, i hamowania. Lądowanie na szczęście zakończyło się w porządku, bez żadnych problemów, hamowanie bardzo ostre.
Natomiast pojawia się pytanie o szerszy kontekst lotniska w Warszawie, bo jeżeli w przyszłości, kiedy nastąpi rozwój jeszcze bardziej dynamiczny Warszawy, tak jak to nastąpiło w przypadku Londynu i zabudowanie jeszcze większej części miasta wieżowcami, to powiem szczerze, to ja dziękuję za takie codzienne czy częste atrakcje, jeśli chodzi o pasażerów w Polsce. Oczywiście tutaj to wszystko jest z problemy, policja tutaj kieruje ruchem. Wszystko jest tutaj ułożone w sposób już docelowy, bo po drugiej stronie miasta jest potężne lotnisko Heathrow. Tu widzimy skomunikowanie tego lotniska z dalszą częścią miasta. I to Heathrow to jest ten odpowiednik CPK, które ma powstać pod Warszawą, czyli potężne lotnisko, potężne terminale, pasy startowe, które mają odciążyć ruch właśnie centrum Londynu, tej części biznesowej, tej części, z której staje się, że premier Wielkiej Brytanii dzisiaj wystartował w drodze do Polski. O tej wizycie będziemy mówić w najbliższym odcinku porannika. Natomiast to, co jest istotne, to to, że rozwój miasta, naturalna potrzeba powstawania kolejnych miejsc biznesowych ogranicza siłę rozwoju lotniska centralnego. I tak jak to lotnisko City pozostało niewielkim lotniskiem, możecie zobaczyć w internecie, jak krótki jest ten pas. To jest praktycznie na wyspie otoczony wodą. Jeżeli pilot popełniłby błąd, mogłoby się to skończyć fatalnie ze względu na całą infrastrukturę, zabudowę. Ona jest tutaj jednak niewidoczna. Może tam bardziej z tyłu widzimy wieżowce, które gdzieś mijaliśmy właśnie podchodząc do lądowania od tej strony. I całość powoduje, że przyszłość metropolii z lotniskiem w centrum miasta nie ma absolutnie racji bytu. To może być atrakcja turystyczna, to może być atrakcja dla fanów lotnictwa, być może dla połączeń jakichś okazjonalnych. Tutaj nie ma potężnego ruchu. Zobaczycie w internecie czy na tym naszym filmie, który będzie niebawem na Patriot24. Samoloty muszą w specjalny sposób skręcać, by zmieścić się na tej części postojowej, by pozostałe mogły przejechać. Czyli natłok, niewygoda i rodzaj takiego ekskluzywu, jeśli chodzi o sztukę podróżowania. Cały ruch jest przeniesiony na to potężne lotnisko Heathrow, a ponieważ ruch lotniczy w Londynie jest potężny, jak wiemy, jeszcze jest lotnisko Stansted, jeszcze jest lotnisko Luton i jeszcze jest lotnisko Gatwick, czyli w sumie 5 portów lotniczych, które obsługuje metropolię londyńską. I nie ma co uważać, że w Warszawie będzie inaczej. Polska jest bardzo dynamicznym krajem, jeśli chodzi o połączenie zachodu ze wschodem. Potężne zaufanie Stanów Zjednoczonych to wiąże ze sobą również potrzebę budowania relacji cargo, relacji też militarnych, transport sprzętu. To wszystko wymaga przestrzeni i wymaga profesjonalnej logistyki. To, co dzieje się w Londynie ważnego, nie dzieje się z punktu widzenia logistycznego, przeładunku materiałów, towarów itd. na tym lotnisku lokalnym, tylko na tych portach zewnętrznych.